zdarzy. To czego my się boimy? Zobaczcie na papier. No w bramce Loris, no nie żartujmy, no. Gościu widać, że już jest starszy. Nie ten wzrok, nie ten refleks. Widać, że jest pod prądem cały czas. No Kunde, no nie żartujmy, no Kunde. No to kiedyś to Thuram to był poważny zawodnik. Albo Saniol biegający po linii, a nie Kunde. No stoper przestawiony na prawą stronę. Gościu się w Barcelonie nie łapie, która się nie złapała w Lidze Mistrzów, tylko musi grać w Lidze Europy. I my się boimy Kunde, tak? Dobra. Upamecano, no ludzie, no przecież on nawet nie zawsze jest podstawowym piłkarzem Bayern. No. Ja wiem, że tak w ostatnich tygodniach, no dobra, może złapał trochę formy, ale takie lepił bomby w tamtym sezonie i tyle bramek zawalił, że jego tam Robert weźmie na plecy, zresztą zna wszystkie jego słabe strony, niedostatki, tu jestem spokojny. No Varane, człowieku, no Varane to czasami nie gra w Manchesterze United. I trener wystawia Lisandro Martineza. No Lisandro Martineza, który jest w ogóle rezerwowym w Argentynie, to pomyśl sobie, jeśli Lisandro jest czasami rezerwowym w Argentynie, a Varane nie gra kosztem Lisandro Martineza, no to jak słaby musi być Varane, że po prostu gra Lisandro Martinez, który nie zawsze gra w reprezentacji. Kogo tam dalej mamy? No Camavinga? Ludzie, no. My go wzięliśmy do Realu Madryt po to, żeby się przy poważnych piłkarzach starszy, Krosie, który nawet w reprezentacji już nie gra Niemiec, i Modriciu, który tam pewnie będzie grał do 40, bo nie znaleźli żadnego o podobnym potencjale. No to on tam wchodzi jako zmiennik. Tu go goście na lewej stronie ustawiają. Na pozycji Liza Razu. Camavinga, tak? Środkowy pomocnik. Na lewej stronie. Przecież ten Mateusz Kasz to go zajedzie. Zniszczy go. Fizycznie, mentalnie. Wybije mu piłkę z głowy. Dobra, jedziemy dalej. O, Rabiot. Ludzie, na przed chwilą ten Juventus, który początek sezonu miał, nie wiem, na poziomie, kto jest ostatni w tabeli Ekstraklasy? No nieważne, na poziomie ostatniego zespołu polskiej Ekstraklasy miał ten Juventus start sezonu. Ostatnio ten Allegri trochę ogarnął to towarzystwo i wygrali kilka meczów i tam wszystko dzięki Wojtkowi, bo tak jak Wojtek by nie bronił na zero, to nic by nie wygrali. No ale dobra, mają Wojtka Szczęsnego, czyli naszego bramkarza, więc wiadomo, że tam coś potrafili wygrać. Rabiot, tak? Matka chodzi, kłóci się o te pieniądze, chce mu zatrudnić nową umowę, bo tutaj wiesz, niby go kuszą, a ona teraz chce 10 baniek od Juventusu rocznie. Dla Rabiot. To się nie dziwicie, że ten zarząd się podał cały do dymisji. Jak matka Rabiot do nich przychodzi i chce 10 baniek dla Rabiot. Absurd, totalny. Obok Rabiot Tchouameni. No dobra, no ten coś umie, no naprawdę jest niezły, no niezły. Ale myślę, że Kamil Glik ma swoich agentów w tym Monaco. Znają jego słabsze strony, także przedzwoni tam do kogoś w księstwie. Hello, this is Mr. Glik, Monsieur Glik. Powiedzcie mi, jakie są słabsze strony tego Tchouameniego i ogarniemy gościa w temacie. Griezmann. Następny rezerwowy. No to w ogóle ta drużyna, to widzę, że tak rezerwejros w poważnych klubach europejskich. No Griezmann, no przecież to widać, że od dłuższego czasu on się zajmuje już tylko przefarbowywaniem swoich włosów i absolutnie nie myśli o piłce. Końcóweczka i to się skończy z Polską. No i potem mamy ten tercecik z przodu. Dembele. No fajny piłkarz, tylko do Calcetto, jak mawiał Zbigniew Boniek. Tak pokiwać się na podwórku, złapać dzieciaki, założyć parę kanałów, bo tam za dużo, powiedziałbym, takiego konkretu i finalizacji akcji nie ma. Dyrektor sportowy Paris Saint-Germain na lewym skrzydle. Nie, no słuchaj, on jest zajęty w ogóle sprawami teraz finansów katarskich, pozyskania nowych zawodników. Poza tym wie, że Kamil Glik podostrzy. Już moim zdaniem został postraszony SMS-ami, żeby w ogóle nawet nie ryzykował zbliżenia się pod nasze pole karne, bo po prostu nie będzie mógł jeździć na drogie wakacje, tylko będzie w sanatorium, więc myślę, że on nie będzie z nami ryzykował, chociaż obiektywnie ten chłopak jest niezły. No niezły, nie powiem, że jest dobry, ale jest niezły. I z przodu Giroud, tak? Giroud. I oni teraz mówią, że on dogonił
Auriego, już za chwilę będzie liderem samodzielnej klasyfikacji strzelców. Gdzie dorobek Giroud, a Lewandowskiego? Obstawiam, że w ogóle Lewandowski daje mu 13-0 w siatkę nogę i wygrywa 15-13, jak patrzę czasami na Giroud. No ja wiem, że tam jak mu się odbije od głowy czy od golenia, to czasami coś wpadnie, ale szczerze, ja tu nic nie widzę. To jest niby mistrzowie świata, ale jak mawiał trener Engel, to jest ta sama drużyna, ale już nie ta sama drużyna. Także mówię wam, zapiszcie to, zarejestrujcie. Aktualna Francja to jest przeszłość. To jest przeszłość numer 2. A teraz do brzegu.